Zgodnie z obietnicą, w ostatnim tygodniu nie zabrakło ciekawych transferów. Za nami również półfinały krajowych pucharów w Hiszpanii i Italii. Ustanowiono kilka ciekawych rekordów indywidualnych. Dzisiaj na kanapie rezerwowych podsumowujemy najważniejsze piłkarskie wydarzenia minionego tygodnia. Manchester City znów nie żałuje pieniędzy na obronę. Tym razem The Citizen zapłacili 65 milionów euro, a zatem aktywowali klauzulę w kontrakcie Aymerica Laporta. Młody stoper Atletico Bilbao od dłuższego czasu łączony był z największymi europejskimi klubami, ale ten transfer został dokonany dość niespodziewanie. Konsekwencją tego zakupu jest jedna z największych zdrad w hiszpańskiej piłce ostatnich lat. Również łączony z czołowymi zespołami na kontynencie stoper Real Sociedad Inigo Martinez zaakceptował dobrą finansową ofertę i przeniósł się do lokalnego rywala w miejsce Laporta. W tym przypadku również aktywowano klauzulę, tym razem w wysokości 32 milionów. Klub Beckhama w MLS od 2020 roku. Po kilku latach starań i dopinania formalności, klub z Miami, którego współwłaścicielem jest były piłkarz, otrzymał pozwolenie na start w amerykańskiej lidze piłkarskiej. Rok później kończony ma zostać stadion, na którym docelowo występować ma zespół. Nie wiadomo na razie, jak drużyna będzie się nazywać, ani jak wyglądać będzie herb. Potrójna wymiana napastników. Trzech snajperów zmieniło pracodawców powiązanych ze sobą transferach w samej końcówce okienka. Największy z nich to przenosiny Aubameyanga z Borussii Dortmund do Arsenalu. Kanonierzy zapłacili za Gabończyka około 60 milionów euro. Główny rywal Lewandowskiego w wyścigu o koronę króla strzelców w ostatnich latach w Bundeslidze długo sygnalizował chęć zmiany otoczenia i ostatecznie został następcą Alexisa Sancheza. Rolę Batmana na Signal Iduna Park przejmie Michy Batshuayi. Młody Belg nie znalazł pełnego uznania w oczach Antonio Conte i w najbliższym czasie szlifować będzie umiejętności w Niemczech. Trudno powiedzieć, że piłkarz totalnie nie sprawdził się w londyńskiej ekipie. Choć nie grał najczęściej w pierwszym składzie, udało mu się strzelić 14 bramek, choć tylko dwie w Premier League. Zawodnik okazale przywitał się z czarną żółtą publicznością. W debiutanckim spotkaniu dwukrotnie trafił do siatki, a także zaliczył asystę wygranym 3-2 w spotkaniu z FC Köln. W Chelsea od jakiegoś czasu mówiło się zainteresowaniem napastnikiem o określonym profilu. Antonio Conte usilnie szukał wysokiego gracza, najprawdopodobniej dobrze zastawiającego się, skutecznego w walce o górne piłki. Biorąc pod uwagę, że plotkowało się nazwiska jak Crouch czy Carroll, wydaje się, że ostateczne porozumienie z Arsenalem i sprowadzenie za około 18 milionów euro Olivera Giroud jest niezłym ruchem. Innym poważnym kandydatem miał być Edin Dzeko. Doświadczony Francuz występował w drużynie Wengera od sezonu 12-13 i zdobył w niej 105 goli na przestrzeni 253 spotkań. Jest on także głównym architektem Mistrzostwa Francji La Montpellier w sezonie 11-12. Prywatny specjalista od pięknych goli, w tym kopnić tak zwanym skorpionem. Przenosiny do Chelsea argumentował koniecznością częstszej gry, gdyż ambicją piłkarza jest wyjazd na Mistrzostwa Świata, a jak wiadomo konkurencja w reprezentacji Francji jest ogromna. Trwa walka o finał Pucharu Króla. Po pierwszych spotkaniach krok bliżej finału znajdują się ekipy Sewilli i Barcelony. Sevilla ma na ten moment przewagę goli na wyjeździe dzięki remisowi 1-1 z Leganés. Pogromcy Realu Madryt pewnością nie odpuszczą jednak szans na historyczny w perspektywie klubu awans do finału. Barcelona skromnie pokonała Walencję i z przewagą jednego gola oczekuje na mecz rewanżowy. Puchar Włoch. Również we Włoszech brak zdecydowanej przewagi na poziomie półfinału. Pomimo optycznej przewagi, Lazio nie zdołało strzelić bramki Milanowi i o awans walczyć będzie na własnym boisku. Jednobramkową przewagę w wyjazdowym meczu wypracował Juventus, dzięki trafieniu w początkowym fragmencie spotkania, choć Atalanta nie wykorzystała w tym spotkaniu rzutu karnego. Strajk Mareza. Jedna z największych gwiazd Leicester City nie stawia się na treningach w klubie. Jest to odpowiedź na brak porozumienia listu z Manchesterem City. Mówiło się o ofercie w wysokości 50-60 milionów funtów. Działacze mistrza Anglii sprzed 2 lat domagać mieli się kwoty oscylującej w przedziale 80-100. Zdaniem Algierczyka był to idealny moment na krok naprzód w karierze. Miał on dać wszystko dotychczasowemu klubowi i nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego Leicester nie dogadało się z ekipą Guardioli. Złożył on nawet transfer request i zdaniem niektórych postanowił, że nigdy już nie wystąpi w ekipie Lisów. Za niewypełnianie swoich pracowniczych obowiązków miał on zostać ukarany przez klub wysoką grzywną. Również koledzy z drużyny nie są zadowoleni z zachowania piłkarza. W obecnych rozgrywkach 26-letni skrzydłowy zdobył 9 bramek i dołożył do tego tyle samo asyst. 650 Gareta Barego. Doświadczony pomocnik grający obecnie razem z Grzegorzem Krychowiakiem w West Bromwich Albion, a wcześniej w takich klubach jak Aston Villa czy Manchester City,
Zanotował właśnie swój 650 występ na najwyższym szczeblu rozgrywek w Anglii. Bogata kariera piłkarza obfitowała w trofea, był mistrzem Anglii i zdobywcą Pucharu Anglii w barwach Manchesteru City. Zdobył łącznie 61 goli i 58 razy asystował. Brak transferu Gumnego. Robert Gumny jednak nie zostanie źrebakiem. Od jakiegoś czasu mówiło się o transferze obrońcy Lecha do Borussii Mönchengladbach. Kwota odstępnego wynieśmiała zawrotnych na standardy ligi 6,5 miliona euro. Wraz z zmiennymi osiągnąć mogła nawet 8 milionów. Ostatniej na chwili medycy niemieckiego klubu mieli dopatrzyć się problemów zdrowotnych u piłkarza i zrezygnowali z transferu. Według prasy lekarze kolejorze nie potwierdzają tej opinii i ich zdaniem zawodnik jest i był w pełni zdrowy. Kwestia transferu może powrócić podczas letniego okienka transferowego. Rekord Jana Oblaka. Bramkarz Atletico stanowił niesamowity rekord liczby przepuszczonych strzałów w pierwszych 100 spotkaniach La Liga. Słowenie na przestrzeni tylu spotkań dało się pokonać jedynie 54 razy. Dla porównania w tym samym okresie Courtois stracił 89 bramek, a Casillas 104. Osiągnięcia czołowych snajperów w Premier League. Harry Kane zdobył w kontrowersyjnym hicie kolejki przeciwko Liverpoolowi swojego 100. gola w Premier League. Reprezentant Anglii, najlepszy strzelec w ubiegłym roku, potrzebował do tego 4,5 sezonu. Mohamed Salah w tym samym meczu zdobył swojego 20 i 21 gola w rozgrywkach. Potrzebował na to jedynie 25 spotkań, co czyni go zawodnikiem, któremu ta sztuka udała się w najmniejszej liczbie spotkań. W tabeli strzelców Egipcjanie mają jedno trafienie mniej niż snajper Kogutów. Miejmy nadzieję, że nadchodzący tydzień będzie równie interesujący jak ubiegły. Zapraszam do dyskusji. Dzięki subskrypcji nie przegapicie kolejnego podsumowania, a także innych materiałów prosto z kanapy rezerwowych.